Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2 Zmierzch Samuraju. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, ostatnio rozpoczęliśmy wojnę z rodem Obama oraz z rodem Miyazu. No i słuchajcie, nasze siły na razie odnoszą niezłe sukcesy. Zajęliśmy na razie dwie prowincje. Ta prowincja będzie trzecią. To jest w ogóle prowincja o nazwie Matsue, tak więc wygląda na to, że to była stolica rodu Matsue. Dobrze, słuchajcie, na razie sobie tutaj rozpoczniemy oblężenie tego miasta na spokojnie. Prowincja Izumi. Ach, no dobrze, no dobrze, tak to wygląda. Atakujemy na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Tutaj jeszcze jakieś niedobitki sił wroga stacjonują. Ostatnio ciężkie boje tutaj toczyliśmy o to miejsce, o to miasto. Ale myślę, że z czasem tutaj sytuacja nam się unormuje. Okej, jak tu wygląda sytuacja? Tutaj ten dowódca nasz otrzymał awans ostatnio. Możemy mu tu rozdać morale gwardii. Weźmy sobie to. Teraz tak, ty dostajesz... Weź sobie to. Tak to sobie zróbmy. Tutaj mamy port wojskowy. Możemy tutaj wybudować sobie tak. Przede wszystkim zbudujmy zamek. I suchy dok. Tu jest nasza flota pancerników i fregat. Więc bardzo silne jednostki. Mamy tutaj naszą linię kolejową. A, i tu możemy po prostu ją zaokrętować na pociąg i na przykład przewieźć ją sobie tutaj bardzo szybko, a w późniejszym etapie dalej. Tak więc bardzo ładnie pomyślany, bardzo fajnie pomyślana sprawa. Teraz tak, tutaj ich flota wroga nas ostrzelała bardzo nieładnie. Więc no dobrze, na razie kończmy turę, zobaczymy co zrobią przeciwnicy. Tutaj nasza armia kolejna kieruje się na północ. Ci chcą sojusz wojskowy z nami i umowę handlową za 2800. No dobra, przyjmijmy to. Myślę, że to się nam przyda. I tak Stosa nie planuje wojny, nie stoją mi na drodze do zwycięstwa. A sojusznik się przyda, mimo wszystko. Oni tu kurde kombinują. Wyciągają coraz to większe siły. Nie podoba mi się to. No ale trudno, no. Trzeba będzie jakoś sobie dać z tym radę. Kurde, kombinują strasznie. Weszli w zasięg naszego portu, na szczęście. Ale nas tu napadł na morski szlak. Linia kolejowa zablokowana. Dobra, spokojnie. Dobra, spokojnie. Bez sensacji. Sobie naprawmy. Teraz tak, tutaj sobie zbudujmy tą tkalnię. Teraz tak, nasza flota. Nasza flota uderzy. Teraz to są nasze małe jednostki. Niedużych rozmiarów. No i dobra, co oni tu mają? Oni tu mają fregatę. Parę korwet. Mają przewagę liczebną nad nami. Ale my mamy pewne... Mamy bardzo dobrą amunicję, którą mogą mieć chłopaki problemy, aby dać sobie radę. Dobrze, słuchajcie, spróbujemy stoczyć tą bitwę morską. Najpierw, że ją przegram. Trudno, ale spróbować nie zaszkodzi. Okej, moi drodzy, a więc rozpocznijmy rozstawianie naszej floty. To stosunkowo nieduże nasze okręty. Co ja tu mam? Pociski segmentowe. Szybki pocisk przeciwpancerny. Skuteczny przeciwko okrętom żelaznym. Jest bardzo celny. Ale on tutaj sobie użył tych pocisków artyleryjskich. Teraz tak, ja bym sobie skrupował naszą flotę.
No właśnie w taki sposób. No i ruszajmy. Płyniemy. Przyspieszyć. Przeładowanie trwa 10 sekund. W tych pociskach. To jest najgroźniejszy okręt wroga. Fregata miedziowana. One są wszystkie miedziowane. A co to jest skuteczne? Przeciwko żelaznym okrętom, co nie? Przeciwpancerny. No miedziowane może też damy radę ubić przy użyciu tego. Czekajcie, kadłuby. Nie zdążę tego czytać, to za szybko miga. Dobra, zobaczymy. Najwyżej się przerzucę na te pociski segmentowe. Dobra, płyniemy, panowie. Co te nasze okręty wyprawiają? Ja nie rozumiem, co to znaczy szyk liniowy. Do jasnej cholery, no. Przyspieszyć. Kurde, palą do nas. A, z tego przegrzania zajął się ogniem. A nie z powodu ostrzału wroga. Spokojnie, ugasić mi to. Dobra, przyspieszmy. Easy. Powolutku się zbliżamy do floty wroga. Przygotować działa, moi drodzy. Ta fregata tutaj się zbliża. Niebezpiecznie. Łupiemy. Dobra, dobra, zajęła się ogniem. No i też używają tych pocisków. Cholera, straciłem okręt. Oni też. Ships.
łupać tam w nich. Lipa. Cholera. Fire is spreading through one of your ships. Obracaj się. Tam cię obrywają. No i został nam ostatni okręt. No cóż, słuchajcie, okręty drewniane są już przestarzałe. Trzeba będzie je zmieniać z czasem. O, zderzyły się. Pięknie. A niestety, przegraliśmy tą bitwę. Może nowoczesnych okrętów oni używają. Dosyć nietypowo wyglądających. Ale no cóż, niestety minimalna przegrana. Przeciwnik stracił też bardzo wiele okrętów. Zobaczcie sobie, jak ta fregata tutaj się zapaliła. Od dziobu aż po rufę. No cóż, czasem tak bywa, tak więc zakończmy bitwę. No niestety, straciłem 5 okrętów, przeciwnik stracił 3. Niezbyt korzystny bilans, ale ja to sobie nadrobię, moi drodzy. Mianowicie tak, będziemy potrzebować tutaj... Czy jest tu pokazane, jaką mają szybkość te okręty? Zasięg działu. Opancerzona fregata. Taką fregatę opancerzoną budują dłużej niż pancernik. To jest troszkę dziwne, ale... W sumie... Budujemy 3 fregaty. I 2 pancerniki. Taki jest plan. Wymaszerujecie tutaj. Czym prędzej. Okej, jak na froncie sytuacja? Jak na froncie? Tutaj podeszły siły wroga. Dosyć liczne. Więc trzeba będzie z nimi zrobić tutaj porządek. Dobra, ruszajcie na front. A wy macie tutaj towarzyszyć tej armii. Bez przerwy. Nie ci! Cholera! Ty koleś! Dobra, co byśmy tu mogli zbudować? Fabrykę. Dobra, te okręty tutaj troszkę zostały poniszczone. Ale ja i tak straciłem zbyt wiele jednostek. Nasza flota. Co wy tu możecie pokazać? Podpłyńcie na razie gdzieś tutaj. Na spokojnie. Ostrzelać mi ten port. Bardzo ładnie. Port ostrzelany i zniszczony. Tak więc dobrze. Teraz tak, gdzie jest ta armia? Oni są tutaj dopiero. Ruszać. Naprzód, moi drodzy, naprzód. Dobrze, kończmy turę. Lećmy dalej. O, ktoś tam próbuje nas ostrzeliwać. To nie jest dobra wiadomość.
Okej. Nie jestem za bardzo zadowolony z sytuacji, jaka tutaj ostatnio panuje. Napad na morski szlak, linia kolejowa, dobra, to wiemy. O, czekajcie. No jestem ciekaw, czy mogę, znaczy tak, mogę zakazać noszenia broni lub nic nie robić. Ja bym zakazał, bo znaczy w sumie nic nie rób. Okej. Jednak słuchajcie, to jest Japonia, no. Tutaj tradycja noszenia broni jest długa i szeroka. Ostrzał. Tutaj. To nie jest miła rzecz. Dwie floty nas tu próbują atakować. Teraz tak, wy popłyniecie tu. Czas zrobić tam porządek z nimi. Musimy bronić swoich interesów. Dobra. Dobra nasza. Co ja tu mogę rozbudować? Na razie niewiele. To nam tu ostrzelali dziady. Tam prowadzimy cały czas oblężenie. Jeszcze 4 tury. Teraz tak. Ominęli te siły tutaj nasze. To jest dosyć nietypowym posunięciem. Tu garnizon musi być. Port handlowy. To rozbudować. Dobra. Słuchajcie, ta armia uderzy tutaj na te jednostki wroga. Tak jest. No i stoczymy tą bitwę. Oni tu nie mają generała. Mają tylko drewniane działa, więc raczej kolesie będą próbowali nas tutaj szybko zdominować w walce bezpośredniej. Dobrze, słuchajcie, a więc ruszajmy do boju. Ok, moi drodzy, a więc rozpocznijmy rozstawianie naszych sił. Dobra, możemy się spodziewać tutaj nadejścia posiłku wroga z lewej flanki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc robimy to tak. Te oddziały nasze. Rozciągnąć się tu. I myślę, że naszą kawalerię rozstawimy sobie tutaj. Wy tu. No i nasze baterie dział. Dobra. Rozpoczynajmy. Iść tutaj. Gdzie oni są? Tu są. Skubańcy. Są poza naszym zasięgiem. Z moment ich widziałem, ale już ich nie widzę. Niestety. Dobra, tu jest ich armia główna. Rozpocząć ostrzał, moi drodzy. Szrapnele. Czas działać. Pięknie. O, ci tu oberwali od naszej artylerii także. Tylko przerzucili ostrzał na nich. No, gorąco tu mają. Dobra, moi drodzy. Tu jest oddział dowódczy. To są tylko włócznicy, nic specjalnego.
Dobra, tą kawalerię mnie tu przyciąć. Tak jest. Pięknie! No i co? I z czym do ludzi? Ja się pytam. Pięknie. Tych tu mi osłabić. Teraz ci już tu dostali dosyć mocno, więc raczej nie ma potrzeby dalszego prowadzenia ognia w kierunku tych oddziałów. Tych strzelców wyborowych też mi usunąć. Ognia, ognia, panowie, ognia. Ognia, łupać w dziadów. Piękne trafienie. Ten oddział. Teraz tu. No ognia. Obrócić działa. Tutaj pięknie te jednostki nachodzą na siebie. Zmniejszyć liczebność sił wroga. Okej. Jak tam nasz zasięg naszej dzielnej piechoty? To jest w porządku. Tam się zaczęło już. To ci cholerni strzelcy walą do nas. A, bo tu był jeszcze jeden z naszych oddziałów. Walić, walić do kogo chcecie. Dobra, zaczęło się. Na ostro. Spokojnie. Oła! A, bo oni tutaj mają działa swoje. Dobra, robimy następującą rzecz.
za nimi. Kontynuować. Przeciwnik się wycofuje. Kolejny triumf naszej dzielnej armii. Pięknie ich tu kosimy. Trzymać ostrzał. Ta jest. Pięknie. Dojechać ich tu. Wyruszcie za tymi. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli chodzi o naszych wrogów. Dostali mocno po dupie. Powybijać ich tu. Ta jest. Dobra, my sobie uderzymy teraz na tych tutaj. No i pięknie. Kurde. No słuchajcie, ta kawaleria uzbrojona w broń palną robi robotę. Tu jakiś jeden ucieka, koleś. Dorwać go mi. Dojechali ich. No i pięknie. Tu kogoś mamy. Też jakiś jeden ostatni kolega. Braćcie za nich. Nie pozwolić im zwiać. No i pięknie. Tu. Nacieramy. Zrobić rozróbę i będzie po strachu. No. I przeuroczo. Boję się, że ostrzelają tutaj ten nasz oddział. Do działania. Do dzieła, moi drodzy.
Tak jest. Ognia. No. I pięknie. Bitwa zakończona. Dobrze, moi drodzy, rozgromiliśmy siły wroga. Muszę powiedzieć, że strasznie kiepsko tutaj idzie naszym wrogom. Bez dwóch zdań. Nie jest to poziom, z którego mógłbym być zadowolony. Powiem szczerze. No ale nic, ale nic. Dobra. Słuchajcie. No cóż, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.